Harmonogram matur i testu ósmoklasisty zostanie zaktualizowany tuż po opublikowaniu rozporządzenia w sprawie egzaminów, poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W tym roku szkolnym, z powodu epidemii i nauki zdalnej, wymagania egzaminacyjne zostaną ograniczone. Najważniejsza zmiana w tegorocznych egzaminach to rezygnacja z matury ustnej. Jeżeli wśród przyszłorocznych maturzystów są takie osoby, które potrzebują wyniku egzaminu maturalnego w części ustnej do tego, aby dostać się na wymarzoną uczelnię za granicą, to taki egzamin zostanie przeprowadzony. Wtedy będzie trzeba jedynie poinformować o tym dyrekcję szkoły. W tym roku szkolnym nie będzie także obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Jeżeli chodzi o egzamin ósmoklasisty, to w teście z języka angielskiego zostało wykreślonych kilka zagadnień gramatycznych. Takie najważniejsze wymagania, których na egzaminie, jeśli chodzi o gramatykę, które na egzaminie nie będą sprawdzane, to jest czas past perfect i mowa e, zależna. Te e, zagadnienia zostały z e, listy struktur gramatycznych na egzaminie ósmoklasisty e, wykreślone. Osoby, które w ubiegłym roku zdały egzaminy pisemne, ale nie zdały egzaminów ustnych, mogą otrzymać w tym roku świadectwo.

Wniosek w tej sprawie należy złożyć do 31 maja do okręgowej komisji egzaminacyjnej. Część wymagań z podstawy programowej została okrojona po to, aby nie pojawiały się te wymagania w zadaniach egzaminacyjnych, tak aby nie stawiać przed zdającymi czy nie stawiać zdających w sytuacji, która jest trochę no, byłaby nie fair, żeby wymagać od nich treści, których omówienie było utrudnione bądź przysparzało jakichś szczególnych trudności w związku z tym że wykształcone. Nie odbywało się e, zdalnie. Centralna Komisja Egzaminacyjna zachęca uczniów i nauczycieli, by zapoznali się z tegorocznymi wymaganiami egzaminacyjnymi.